Na górnej części tego parkingu, tej esplanady, za chwilę zamontujemy 1200 paneli fotowoltaicznych, realizując czy wpisując się tym samym w agendę Europejskiego Zielonego Ładu, walcząc tym samym z niską emisją i ze śladem węglowym. Czyli stawiamy we Wrocławiu konsekwentnie na odnawialne źródła energii w trosce o środowisko, ale także w trosce o nasze wspólne pieniądze. Powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 600 kWh. Zaprojektowana została w ekspozycji Wschód-Zachód. Jest to korzystniejsze dla tego obiektu, korzystniejsza ekspozycja, bo pozwala w większym stopniu wykorzystać tą energię do celów własnych, zminimalizować maksymalnie ilość energii oddanej do sieci. Wykonawca ma czas 5 miesięcy, ale jesteśmy po rozmowach, że jest szansa, że ta instalacja powstanie w ciągu 3 miesięcy, także na koniec października czy przełom października i listopada jest duża szansa na to, że już wówczas ostatnie promienie słoneczne jeszcze tego roku zasilą naszą instalację i Tarczyński Arena pierwsze kilowatogodziny zielonej energii przyjmie z tej farmy.